Państwo, chciałem się podzielić za pośrednictwem mediów ważną informacją. Otóż dzisiaj w nocy Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła tak jakby pierwszy etap w tej kampanii wyborczej, która jest przed nami, kampanii wyborczej na Urząd Prezydenta. Dzisiaj w nocy zostali zarejestrowani wszyscy kandydaci. Ja natomiast chcę się skupić na naszym akcie rejestracyjnym, który miał miejsce we wtorek. I pragnę Państwa z wielką radością poinformować, że nasz kandydat Andrzej Duda został poparty przez 1 600 000 Polaków. To znakomity wynik, z którego się bardzo cieszymy. Nikt w dotychczasowej historii nie osiągnął takiego poparcia jak dr Andrzej Duda. Ponad 100 tysięcy mieszkańców Świętokrzyskiego, dokładnie 103 750 podpisów złożyli mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. To najlepszy wynik w Polsce, jeśli chodzi o podział struktury Prawa i Sprawiedliwości na okręgi. Byliśmy najlepszym okręgiem, ale chcę również odnieść się do sytuacji związanej ze Starachowicami i z naszym powiatem, który też dosyć dobrze wypadł. W Starachowicach i w powiecie starachowickim zebraliśmy 13 260 podpisów popierających pana doktora Andrzeja Dudę na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. To dobry wynik, za który pragnę gorąco podziękować tym wszystkim mieszkańcom Starachowic i powiatu starachowickiego, którzy poparli naszego kandydata na Urząd Prezydenta. Bardzo za to dziękuję. To dobry prognostyk. Jestem przekonany co do tego, że 10 maja w dniu wyborów ten wynik poprawimy w sposób znaczący. Ten ponad 13-tysięczny sztab wyborczy Andrzeja Dudy na pewno zapracuje na to, aby Andrzej Duda w powiecie starachowickim ten wynik pomnożył przez 5. I myślę, że jest to możliwe, o co bardzo proszę tych wszystkich, którzy udzielili nam dotychczas poparcia, ale również pragnę zwrócić się do tych, którzy mocno zaangażowali się w akcję zbierania podpisów. To liczni wolontariusze na terenie powiatu starachowickiego. Było to około 100 osób, ponad te 100 osób. Ludzie się chętnie włączali jeszcze w sposób taki spontaniczny. Też nam przynosili podpisy, też wysyłali do Centralnego Sztabu Wyborczego. I tym ludziom też pragnę gorąco podziękować. Z całą pewnością prym w tym wolontariacie wiodła starachowicka rodzina Radia Maryja, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy utożsamiają się ze starachowicką rodziną Radia Maryja i tym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali swój czas po to, aby tu w Starachowicach, ale nie tylko w Starachowicach, również w Świętokrzyskim, nie tylko w Świętokrzyskim, ale w skali ogólnopolskiej, 1 600 000 podpisów to naprawdę bardzo przyzwoity wynik i jestem przekonany, tak jak już powiedziałem, że to dobrze wróży ku przyszłości i to nie tylko rzecz w tym, aby pan dr Andrzej Duda wygrał te wybory. Tutaj chodzi o bardzo ważne, istotne zmiany w Polsce, a te zmiany na lepsze właśnie może tylko i wyłącznie zagwarantować dr Andrzej Duda. Andrzej, musisz. Przyszły prezydent Rzeczypospolitej, pan Andrzej Duda, objeżdża Polskę powiatową. Nie było jeszcze w historii Rzeczypospolitej takiego prezydenta, który odwiedziłby wszystkie powiaty. 10 maja to się stanie, bo Andrzej Duda, kiedy zostanie wybranym, będzie właśnie tym prezydentem, który odwiedził wszystkie powiaty w Polsce. I dzisiaj Andrzej Duda jeździ po Polsce swoim sztabowym autobusem i jestem przekonany, że te wszystkie powiaty, ponad 300 jest ich w Polsce, 314, zostaną odwiedzone. Bardzo dobre spotkanie, za które pragnę bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Starachowic, którzy tutaj przyszli na starachowicki rynek, tak licznie zgromadzeni właśnie na spotkanie z przyszłym prezydentem. Pan dr Andrzej Duda prosił właśnie o przekazanie specjalnych podziękowań dla starachowiczan. Było to jedno z liczniejszych spotkań, jakie odbył
w Polsce. No oczywiście pominąwszy na przykład Kielce, gdzie było super spotkanie na ponad 1000 ludzi, ale tu należy wziąć pod uwagę czas, w jakim te spotkania miały miejsce. W Starachowicach to nie była zbyt dogodna godzina, bo to była godzina wczesnego, można powiedzieć, popołudnia, kiedy są ludzie jeszcze w pracy. I tak, jak obserwowaliśmy tutaj, pomimo tego, że Starachowiczanie musieli czekać, aż przybędzie przyszły prezydent Rzeczypospolitej, to ten tłum, zamiast się kurczyć, to on się, że tak powiem, poszerza. I to jest taki dobry symptom również tego, że to grono 1 600 000 ludzi, którzy udzielili poparcia Andrzejowi Dudzie, będzie się powiększało. Tak jak powiedziałem, razy 5 ten wynik musimy powiększyć i wtedy wszystko będzie.